Siemanko, witam Cię ponownie na kanale Po Prostu Geek, z tej strony Kuba. Dziś mamy kolejny odcinek z serii Oldschoolowe Klocki, a w nim dostaniemy malutki zestawik z roku 1990. Oto ten zestawik. Tak jest. Oto taki malutki zestawik o numerze 6529. Zaczynajmy. I tak jak wspomniałem wcześniej, zestawik z roku 1990, bardzo ładne, małe pudełeczko, zgrabne, nie jest to System ani City, po prostu Lego, prosto z Legolandu. Jak widzicie, mamy pudełeczko już troszeczkę zniszczone, ale wszystko na szczęście dobrze na nim widać. Mamy dwie minifigurki, mamy prawdopodobnie jakąś motolotnię, jakiś taki mały samolocik. Bardzo ładnie to wygląda, oczywiście bardzo ładne, proste pudełeczka do roku chyba 90 właśnie drugiego, takie były, czy 93. Później zaczęły to wprowadzać zmiany, nie było tych żółtych kolorów. Dobra, nieważne. Z drugiej strony mamy trzy pomysły, co możemy zbudować z tego zestawu. Oczywiście to jest zawsze dobry pomysł. Jak dla mnie pokazywanie z tyłu pudełek, co innego możemy stworzyć. Nie tak jak teraz z tyłu na pudełkach mamy pokazane po prostu, że się otwiera coś w samochodzie, albo coś można przełączyć gdzieś tam. Tutaj mamy trzy konkretne propozycje tego zestawu, jak można go przebudować. Jakąś małą deskę z żaglem, tutaj mamy jakąś motoróweczkę i kawałek po mościku, tutaj drugą motorówkę. Super, super, bardzo mi się to podoba. Dobra, nie ma co przedłużać, przejdźmy do tego zestawu. I zestaw prezentuje się następująco. Tak jak powiedziałem, mamy dwie minifigurki, mamy mini jakąś motolotnię. Jak Wam się podoba? Bardzo prosta konstrukcja, dwa skrzydełka. Tutaj mamy jakieś małe śmigiełko. Stateczniki, ogon, kółko pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu. Dwa drążki do kierowania. Naprawdę bardzo prosta konstrukcja, a z tych paru klocków możemy zbudować trzy inne zestawy. Moimi. Da się? Da się. Także tak naprawdę z naszych klocków też by się coś dało jeszcze innego zbudować. Pomyślcie, jak tu jest mało klocków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście klocków. Wow, co? Nieźle, nie? A można tyle z tego zbudować. Jak sami widzicie, bardzo, bardzo uproszczone rzeczy, a jednak i tak działały na dziecięcą wyobraźnię. Teraz przejdźmy do figurek, bo to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Mamy dwie mini figurki, figurka pilota i figurka jakiegoś pomocnika obsługującego lotnisko lub tym podobne rzeczy. Dobra, figurka pilota, cała niebieska, niebieski hełm, niebieski kombinezon i klasyczny nadruk z lat 80. i końcówki lat 80., początku lat 90., czyli zamek przechodzący z jednego rogu do drugiego rogu naprzeciwko w tułowiu, plus drugi zamek z jakąś kieszonką z boku. Nadruk zachował się nawet w bardzo dobrym stanie, Wam powiem, w bardzo, bardzo dobrym stanie. Tutaj może taki mały ubyteczek na dole jest, ale poza tym jest naprawdę bardzo dobrze widoczny nadruk. Kształt samego kasku się nie zmienił, wszystko w jednolitym kolorze. Co do drugiej figureczki, mamy troszeczkę ładniejszy nadruk, ten nadruk też jest klasyczny i bardzo mi się ten nadruk podoba. Zawsze chciałem mieć figurkę właśnie z tym torsikiem, jak byłem młody. Mamy tutaj tak, czerwoną czapkę z daszkiem dopasowaną do czerwonych spodni oraz mamy biały tułów z nadrukiem. Widzimy tutaj samolot, czarny cień samolotu oraz kolorowe paski idące w poprzek. Nóżki trochę słabo się trzymają. Figurka, muszę powiedzieć, że nadruk jest jako tako w bardzo dobrym stanie. Też z tym, że sam plastik nie wytrzymał próby czasu. Jak możecie zobaczyć, jak mi się uda go postawić. Popękana z tyłu figurka na tułowiu i na rękach. Tak czasem bywa. Jak widzicie, sam plasticzek bardzo ładnie, znaczy sam nadruk bardzo ładnie się zachował, ale za to plastik nie wytrzymał. Dobra, tak oto prezentuje się cały zestawik. Sprytny, ładny, fajny, prosty. Z bardzo fajnymi minifigurkami, jak na 30-letni
zestaw wygląda całkiem spoko. Dobra, moi mili, mam nadzieję, że się podobały. Oczywiście like, komentarz, to co zawsze, znacie drill. I co? Widzimy się już za niedługo, mam nadzieję, z kolejnymi zestawami. Czekam na nowości, czekam na nowości. Bardzo dziękuję za komentarze pod ostatnim filmikiem, z newsami też, było bardzo miło, że oglądaliście. Dobra, ja się z Wami żegnam, bądźcie grzeczni i niech geek będzie z Wami. Yo!